Witajcie, kochani, witajcie. No dzisiaj niestety z opóźnieniem, a to dlatego, że miałam właśnie na badaniu słuchu z córką, pani też miała opóźnienie i wszystko po prostu na maksa się przedłużyło, ale już jestem tutaj z Wami i będziemy rozmawiać właśnie o tym, co zapowiadałam na ostatnim live'ie, czyli w kwietniu, przez cały kwiecień, dziękuję za serduszka, przez cały kwiecień będę się skupiała na tym, żeby pomóc Wam zadbać o linię. Tak, i przygotować się na lato. Jeszcze tu przestawię, żeby było lepiej wszystko widać. I co dzisiaj przygotujemy? Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o kolacji, o tym, co można jeść na kolację. Myślę, że wiele osób, które są na diecie, zastanawia się, jak i co jeść na kolację, tak? No i właśnie, z rozwiązaniem tego problemu przychodzę. Nie wiem, jak zareagujecie na ten pomysł, ale ja uważam osobiście, że to jest naprawdę dobra metoda, z tego względu, że, no właśnie, pewnie zastanawiacie się, co dokładnie mam na myśli, tak? Aniu, cześć, witam Was w ogóle serdecznie, Was wszystkich, uwielbiam Twoją energię, dziękuję Karolina, jest mi bardzo miło, cieszę się, że doładowujecie się tutaj przy mnie, że uśmiechacie się do tego telefonu, kiedy do Was gadam i że dzień się Wam dzięki temu poprawia, naprawdę jest to dla mnie coś wspaniałego, tak? Witam i o zdrowie pytam, dziękuję Paweł, wszystko dobrze, dziękuję bardzo i witam Małgosię, witajcie, słuchaj. Słuchajcie, więc tak, co na kolację i jak jeść wieczorem, żeby nie odkładało się tutaj i ówdzie, i tu, ale żeby odkładało się tu. Fajnie by było, nie? No ale no niestety można jeść zawsze takiego pączka, nie? Wejdziesz mi w piersi, nie? Albo mnie na przykład w tyłek, bo jest słaby, to mówię, wejdziesz mi w dupę, wejdziesz mi w dupę. No dobra, cześć Wiesia. Słuchajcie, więc tak. Robimy, cześć kochana Malwina, robimy dzisiaj na kolację zupę, tak? Zupę. Dlaczego w ogóle zupa na kolację? Zupa dlatego, że zupa jest lekkostrawna, niskokaloryczna, dobrze nawodni, dostarczy wielu witamin, minerałów, nie obciąży układu pokarmowego i dzięki temu my się wyśpimy. A to jest cholernie ważne, żebyśmy my wstali wyspani, ale o tym, jak sen wpływa na proces odchudzania w pośredni sposób, wytłumaczę Wam, jak będzie się już zupa gotowała. Na razie zacznijmy, tak? Zamknę tylko drzwi. Słuchajcie, niedawno wróciłam, więc nie zdążyłam nawet ogarnąć tutaj, tylko wiecie, tutaj przestrzeń, żeby Wam było ładnie widzieć. No dobra, słuchajcie, więc tak, zupa nazywa się upiększająca zupa. Krem z batatów Laury Drost. Upiększająca zupa, krem, wystarczy jak wpiszecie w Cookidu, to Wam wyjdzie. Ta zupa też jest w jednej z moich diet anti-aging, właśnie ze względu na właściwości prozdrowotne batatów, które są tutaj użyte. Więc tak, rozpocznij gotowanie. Zupa jest bardzo prosta i bardzo szybka do wykonania. Tutaj zdążyłam sobie przygotować składniki, czyli po prostu wrzucamy cebulę i czosnek. Oczywiście czosnek opcjonalnie, jeśli ktoś tam lubi. I 5 do 10 gramów skórki z limonki otartej. Limonki nie mam, nie dostałam nigdzie niestety, więc będzie cytryna. Z cytryną też jest ok. Aczkolwiek szczerze Wam powiem, z limonką trochę lepiej mi smakuje. Więc jak Wam się uda, to fajnie, tak? Fajnie, że się zbieracie, fajnie, że jesteście. Ja używam zwykłej obieraczki do tego, żeby skórkę zdjąć. Nie bawię się w tarcie, bo mi się po prostu nie chce. Obieraczka dość cienko kroi, więc sprawdza mi się. Oczywiście no, cytrynę trzeba dobrze umyć w roztworze kwasu i w roztworze sody. Dzięki temu ta cała chemia z powierzchni owoców znika. Jeśli chcecie, to nagram o tym rolkę, żeby Wam to pokazać w praktyce, tak? Więc mamy tutaj coś takiego i jedziemy dalej, tak? Przez 3 sekundy sobie to rozdrabniamy. Będzie potrzebna oliwa z oliwek. I składniki zgarniamy kopystką na dno naczynia miksującego. Już Wam zaraz pokazuję, nie mam kopystki pod ręką, więc... Ta skórka nie jest jakoś specjalnie rozdrobniona, ale spokojnie ona się i tak rozdrobni, bo ona miała być tarta, jej nie starłam, tak? Ja ją po prostu skryję. Więc ona nam się później zmiksuje. Dobra, 20 gramów oliwy z oliwek. Jak się przeleje, to się nie przejmujcie, naprawdę.
Co tam piszecie? Cześć Beata, witam z braku czasu, zawsze oglądam powtórkę, w końcu złapałam się na live, ale fajnie, no super. O, Paulina pisze, że to moja ulubiona zupa, no ona jest cudowna, bo naprawdę bardzo fajnie wpływa też na cerę, dostarcza tych niezbędnych składników, które chronią naszą skórę przed zmianami związanymi z wiekiem, po prostu upływającym czasem. Dobra, więc... Teraz będzie nam się podsmażało, a my możemy przejść. Słuchajcie, zanim przejdę do znaczenia snu, zupa tylko, nie zupa tylko z cebulą. Wiem, kochana, wiem, że ty unikasz. No i słuchajcie, jeśli chodzi o sen, to pójdzie na sam koniec, powiem. Natomiast teraz mogę się skupić trochę bardziej na batatach, nie? No i mówimy tutaj o diecie. No dobra, hello, ale bataty to ziemniaki i czy ja na pewno będę mogła na tym schudnąć i tak dalej. Oczywiście, kochani, bataty mają dość niski indeks glikemiczny, niższy niż mają zwykłe nasze rodzime ziemniaki. Natomiast jeśli chodzi o ilość węglowodanów, to też mają ich mniej, czyli w związku z tym mają mniej kalorii. Mają też sporo błonnika, więc dają też spore uczucie sytości. A jeśli chcecie zwiększyć uczucie sytości, to możecie na przykład ugotować sobie do tego makaron, ale polecam na noc ugotować makaron z ciecierzycy, z soczewicy. Takie makarony bym bardziej polecała przy kolacji, dlatego że one mają mniej węglowodanów i mają więcej białka. Białko natomiast będzie obniżało indeks glikemiczny i da... Cześć Ania Deka. I słuchajcie, i dzięki temu będzie nam się, że tak powiem, ta energia wolniej uwalniała. Bo co się dzieje, kiedy my zjadamy dużo cukru naraz, tak? Jest taki strzał, fuu, nie? Nie wiem, nie będę tak pachy mocno podnosić, bo nie wiem, czy się ogoliłam i kiedy, nie pamiętam. Ale zapomniałam, że ten, że taką bluzkę tak mi się ciepło zrobiła, jak biegłam do domu. No dobra, dobra, to wróćmy na tory, już zejdźmy z tego tematu. No i właśnie, co się dzieje, kiedy my zjemy dużo węglowodanów, dużo cukrów prostych, które szybko wchłoną się do krwiobiegu, to nasz organizm walczy, dlatego że taka ilość cukru we krwi jest dla nas zagrażająca naszemu życiu. Więc nasz organizm wtedy szybciutko przetwarza to na tkankę tłuszczową, wytwarza się dużo insuliny, insulina upakowuje to w tkankę tłuszczową, magazynujemy, część jest, wiąże się z hemoglobiną, dzięki temu tworzy się hemoglobina glikowana, a ta z kolei nie może spełniać swoich funkcji, więc generalnie sobie szkodzimy, nie? Co ja będę Wam mówić? Po prostu sobie szkodzimy. Natomiast i nasz organizm to robi w samoobronie. Przed naszą nieodpowiedzialnością, nie będę mówić tego inaczej, nie lubię tego słowa używać, więc broni nas przed naszą nieodpowiedzialnością. Boże, jakiś komentarz z Instagrama mi uciekł, nie zdążyłam przeczytać. No i właśnie, chodzi o to, żebyśmy my też jedli produkty o niższym indeksie glikemicznym. Dzięki temu ta energia będzie pomału się uwalniała, a nasz organizm będzie miał czas, żeby na bieżąco ją wykorzystać i nie będzie potrzeby upychania ją w tkankę tłuszczową. Amela, w porządku? Tak. Dobra, bo ja już live'a mam, nie? Wziąłam to chyba jako parasolkę. Dobrze. No dobra, no to słuchajcie, krok nam się skończył, idziemy dalej, tak? No to wrzucamy sobie, teraz jest podsmażone. Kochanie, możesz. Nie mogłam znaleźć parasolki, więc wzięłam torbę i wysłałam z kotem. Kot już nie chciał być na dworze, więc ja też... Więc wróciła do domu. No dobrze. Z kotem. Okej, słuchajcie, wrzucamy teraz 500 gramów batatów, tak? Pokrojonych w takie kawałki. Chociaż w przepisie? Nie, nie jest napisane w jakie, mniej więcej takie kawałki. Więc ja wrzucam to. U mnie jest 689, no wrzuciłam całego batata. No słuchajcie, nie będę zostawiać kawałka batata, tak? Bez przesady. Założyć miarkę na pokrywę i następnie będziemy przez 10 sekund rozdrabniać. Tak, on się teraz rozkręca. Przytrzymam go, bo przy niektórych rzeczach może tańczyć po blacie. Więc wolę go przytrzymać. Dobra, i idziemy dalej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego albo koszyczek. A, dobra. I przekręcamy i będzie nam się... A nie, poczekajcie, no zaraz Wam pokażę przecież, jak już się rozdrobniło, tak? Zobaczcie, tak mamy rozdrobnione bataty w ciągu 10 sekund.
Więc niech to nam się troszeczkę te aromaty uwolnią z tych warzyw, żeby zupa była bardziej aromatyczna i rzeczywiście ona taka jest. Coś nie z tej strony pokrętło Thermomixa. No właśnie, ja widzę siebie dobrze, tak jak jest, nie? Po tej stronie naprawdę tu mam kuchnię i nie ma u mnie odbicia lustrzanego. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, że po drugiej stronie właśnie widzicie odbicie lustrzane, ale pokrętło jest po tej dobrej stronie. No dobra, no to idziemy dalej z tymi batatami, tak? Bataty ponadto mają mnóstwo witamin, minerałów, które po prostu posłużą naszemu zdrowiu. Dzięki temu, że są lekkostrawne, będzie nam się też łatwiej wypróżniało. I jeśli chodzi o ten sen, dlaczego to jest cholernie ważne przy redukcji masy ciała, żeby wysypiać się? Po pierwsze, właśnie, co wpływa jeszcze na to, czy się wysypiamy, czy nie? Wpływa to nie tylko ilość snu, którą sobie gwarantujemy. Ja dzisiaj jestem totalnie niewyspana, totalnie. Nie tylko ilość snu, ale to, czy się najadamy na noc. Więc, jeśli my idziemy na jedzenie spać, to nasz organizm zamiast skupić swoją uwagę na regeneracji, odpoczynku, naprawach, tak żebyśmy my mieli siłę, on się skupia na czym? Na tym, żeby strawić. Nie da się tego, jakby nasz organizm nie jest w stanie, ani mogę prosić o nazwę tego przepisu. Tak, już kochana, mówię. Upiększająca zupa krem z batatów. Słuchajcie, ja jak zacznę gadać i przylecę z dworu, tak szybko to mnie właśnie zaraz, no, muszę zejść z kadru. Dobra, no i właśnie, i wracając do tematu. Właśnie, jeśli nasz organizm w nocy nie odpoczywa, nie regeneruje się, nie zajmuje się też kortyzolem, który wytworzył się w ciągu dnia, nie zajmuje się też wytwarzaniem wystarczającej ilości melatoniny, która gwarantuje nam dobry sen. I my nie odpoczywamy. Melatonina wytwarza się po to, żeby zredukować m.in. kortyzol. I melatonina jest hormonem młodości. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie jej odpowiednie poziomy gwarantują nam to, że wolniej się starzejemy. Kobiety, mężczyźni, trzeba się wysypiać. Naprawdę wysypiać. I to trzeba wziąć cały kształt pod uwagę. Więc wracajmy jeszcze do tego kortyzolu, tak? Zatrzymaliśmy się na tym. Więc skoro kortyzol nie został obniżony, to nasz organizm przez to ma zahamowane zużywanie zapasów energetycznych. Czyli zablokowane jest spalanie tkanki tłuszczowej. Pobieramy tylko to, co jest z zewnątrz, nie korzystając z magazynów. Więc zobaczcie, jak to wszystko działa, jak jest ze sobą połączone, na ilu płaszczyznach jest to ważne. Dodatkowo wysoki kortyzol również sprzyja insulinooporności. A my kortyzol kiedy obniżamy? No kuźwa przez sen. Najlepsza metoda obniżenia kortyzolu to jest wyspać się, zagwarantować sobie odpowiedni poziom snu. Rozumiecie? No, to dobrze. Tylko wtedy naprawdę dobrze obniża się kortyzol. My oczywiście możemy bardzo ładny ciuch, dziękuję bardzo. My możemy oczywiście stosować jakieś suplementy, aszwagandy, cudaniewidy, magnezy i tak dalej, ale jak nie będziemy się wysypiać, to my po prostu utrudniamy sobie ubytek masy ciała. Więc to jest ważne, zobaczcie, żeby kolacja była lekka, i żeby ten sen był odpowiedni, żebyśmy my mogli się zregenerować. Tak, będzie zapisany live, ja tych live'ów nie usuwam. Z Instagrama, na Instagramie one są, na Facebooku są usuwane po 30 dniach, ale wszystkie moje live'y przerzucam na YouTube'a. Więc tam też będzie można zajrzeć i do wcześniejszych live'ów. Jeśli ktoś z Was ma insulinooporność, to zachęcam Was, na YouTubie jest cykl 3 albo 4 filmów na temat insulinooporności, dań w insulinooporności oraz cukrzycy. Co możecie zrobić, co możecie zjeść, żeby zadbać o to swoje ciało, tak? No dobra, to są jakby najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o to odżywianie. A jeśli ja mam niedoczynność, chory na nerw, czyli organizm nie produkuje kortyzolu, tylko jestem na hydro... Tutaj
jakby nie można, jeśli nie produkuje, no to trzeba go dostarczyć po prostu z zewnątrz i zawsze te dawki powinny być tak dobrane, żeby tobie nie szkodziło, tak? I tutaj ciężko mi jest powiedzieć, wypowiedzieć się tutaj, dać ci jakąś taką konkretną odpowiedź na to, co piszesz, dlatego że mam za mało danych, bo to trzeba by było robić regularne badania, zobaczyć, jaka jest przyczyna tego, dlaczego te nadnercza twoje nie pracują, tak? Dlaczego tu jest niedobór, dlaczego to wszystko się stało, bo to jest wszystko ważne. Przy takich komplikacjach nie można po prostu tak sobie krótko odpowiedzieć, tak? Dobra. Mnie ogromny głód dopada dopiero wieczorem. Asiu, a czy ty jesz odpowiednią ilość posiłków rano i w obiad? Bo słuchajcie, nasz organizm też nie jest głupi. I on pod koniec dnia próbuje sobie uzupełnić deficyty kalorii. I jeśli my przez cały dzień, dobra, nie zjem, bo jestem na diecie, nie zjem, głodówka, dobra, ja tam tylko coś przekąszę, żeby tylko mało zjeść, bo przecież trzeba zrzucić. No i później przychodzi wieczór i my przegrywamy z apetytem, bo nasz organizm: nie żarłaś cały dzień, brakuje mi kalorii, dawaj do lodówki, napad na lodówkę i, że tak powiem, przegrywamy batalię, tak? Dlatego ważne jest przy redukcji, żeby większą ilość kalorii zjeść w ciągu dnia, a na kolację zostawić sobie mniejszą ilość kalorii, dlatego że my, tak jak już mówiłam nieraz na live'ach, my wieczorem powinniśmy zjeść coś lekkiego i mamy małą, bo mamy też małą aktywność. Mało rzeczy robimy wieczorem, raczej już odpoczywamy, więc jeśli my sobie doładujemy kalorii wieczorem, no to macie jak w banku, że to się Wam po prostu upakuje. Gdzie nie gdzie. Dobra, teraz słuchajcie, teraz to jest lekko tak, wiecie, podsmażone, zrumienione, razem z tym tłuszczem, już to pięknie pachnie. Teraz dajemy czubatą łyżeczkę koncentratu. Oczywiście u mnie warzywne, z termosiksa, naturalny, bez glutaminianu, bo kochani, w tych produktach, przyprawach często znajduje się glutaminian, który z kolei powoduje pobudzenie apetytu. Więc nie tylko wzmacnia smak, ale też powoduje, że chce się nam po prostu więcej jeść. I to jest zgubne, bo fajnie, że smakuje, ale z drugiej strony szkoda, że przez to dojadamy więcej. Dlatego ja robię, znaczy nie tylko dlatego, no bo glutaminian generalnie szkodzi na układ nerwowy i powoduje zwiększone ryzyko zachorowania na choroby degeneracyjne. Dałam trochę więcej wody niż jest w przepisie, bo też było więcej batatów, żeby nie była aż taka bardzo, bardzo gęsta. Teraz zdejmę sobie tą kopystką, powiedzmy kopystką, składniki na dno i dalej. Idziemy dalej. Co mamy? Kmin rzymski, kolendra, nie moje smaki, więc daruję sobie ostra papryka. Można dać ostrą paprykę. Ja nie dam dużo ze względu na moje wybredne dzieciaczki. Witam serdecznie. Cześć Andrzej, Elwira. Więc trochę tej papryki damy. I co tam jeszcze mamy? Dobra, wędzona jeszcze. Dobra. Niewiele, ale zawsze coś. I sól. Zobaczcie. Niedużo tego wszystkiego. No i teraz będzie tam się to pięknie gotowało. I generalnie to wszystko. Ja nie doprawiam niczym więcej tej zupy, bo ona naprawdę nie wymaga doprawienia. Szkoda, że na Cookidoo ilość kalorii nie jest podana w 100 gramach, tylko na porcję. No właśnie, wiecie co? Ja nie jestem fanką liczenia kalorii. Szkoda mi na to życia i czasu. Ja jem według skali głodu i naprawdę Was zachęcam do tego, dlatego że to też uczy nas słuchania naszego ciała. Kiedy my mamy dość, kiedy naprawdę jesteśmy głodni. I to właśnie, jak już to opanujemy, to dużo trudniej będzie nam się przejadać i zjadać większą ilość kalorii. Zobaczcie, ile rzeczy ma wpływ na to, jak wygląda nasze ciało, czy przybieramy, czy chudniemy i tak dalej. I to wszystko trzeba zwrócić na to uwagę, tak? Jeśli ktoś lubi liczyć kalorie, spoko, niech liczy, tak? Natomiast jeśli chodzi o... znaczy dla mnie osobiście, ja wolę patrzeć, jak reaguje moje ciało, kiedy mam dość, kiedy mój żołądek robi się już napięty, kiedy jestem już, odczuwam tą sytość,
niż liczyć kalorie i po prostu, no słuchajcie, każdy będzie robił według siebie. Moje diety są podane w kalorie na całą porcję obiadu. Nie podaję tego też w 100 gramach tego produktu, że tak powiem, tak? No, ale jest kaloryczność. Ważne, że jest kaloryczność w tym termomiksie, więc to też można sobie łatwo obliczyć. No dobra, zastanawiam się, czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Macie jakieś pytania w ogóle? A propos, właśnie, co na kolację? No oprócz zup w ogóle, co można zjeść na kolację? Co w ogóle zaleca się jedzenie na kolację? Kiedy jesteśmy na diecie redukcyjnej? Coś, co nie obciąży naszego przewodu pokarmowego i pozwoli nam się wyspać i zregenerować, a jednocześnie nie będzie bardzo kaloryczne, tak? Bo pamiętajcie, my rano powinniśmy wstać głodni. Jak wstajemy rano głodni, to jest dobry znak. Jak nie wstajemy głodni, to też nie jest to też nie jest dobry znak, bo powinniśmy po prostu... No właśnie, bo wtedy rano nie zjemy odpowiedniej ilości kalorii i to wszystko przesuwa się w czasie, więc to trzeba troszeczkę cofnąć, żebyśmy wstali odpowiednio przygotowani do spożycia posiłku. No właśnie, co jeszcze? Na przykład ja lubię bardzo sałatki z makaronem, ale też właśnie staram się, żeby ten makaron był albo pełnoziarnisty, albo był makaronem właśnie z soczewicy, z ciecierzycy i tak dalej. Z grochu ja raczej unikam, ale to jest po prostu ze względu na nietolerancję. I też nadwrażliwość jelit, więc Wy też musicie zwrócić uwagę, co Wam służy, po czym się lepiej czujecie, tak? Sałatki makaronowe jak najbardziej, chleb, kanapki. Też spoko, pod warunkiem, że będą z chlebem o niskim indeksie glikemicznym i duża porcja warzyw do tego. Co ja lubię jeszcze na kolację? No to nie, sałatki, ogólnie sałatki. Wrzucam, co mam w lodówce i robię sałatkę, a dodatkowo jeszcze robię sobie na przykład grzankę chleba do tego, bo lubię chrupać sobie chlebek. I Wy też możecie tak sobie robić, tak? Jedna grzanka chleba, albo w ogóle pokrojony chleb stostowany, bo jak robimy grzanki, to jest częściej na patelni z tłuszczem. Czekajcie, muszę oddech wziąć, bo się po prostu rozgadałam na maksa. No dobra, no to to możecie jeszcze wpisać w Cookidoo, na przykład fit produkty i wtedy one też są dość lekkie do przygotowania. Taką zupę, którą ja robię, ona się świetnie nadaje do mrożenia, do przechowywania w lodówce, tam z 3 dni nawet spokojnie, bo tutaj nie ma mięsa, nie ma co nam się tak szybko psuć, nie ma produktów mlecznych, więc ona dłużej wytrzyma w lodówce niż produkty, które, niż dania, które mają mięso albo właśnie ten w składzie jakiś serek czy coś takiego, nie? Dobra, kochani. Ja kończę, bo za niedługo zaczynam lekcję. Nie będę jeszcze mówić, przyznawać się, co robię. Ale niedługo zaczynam lekcję, więc muszę po prostu kończyć i zdążyć zjeść, zanim tutaj wszystko się zacznie. Ściskam Was bardzo serdecznie. Jak będziecie mieli jakieś pytania, pytajcie. Kolejny live będzie też na kolejny temat i też kolejne inspiracje dietetyczne. Coś, co może Wam pomóc zapanować nad swoją wagą, nad swoim apetytem, a także zapewnić, że Wasze ciało po prostu na wakacje nie tylko będzie pięknie wyglądało, ale będzie przede wszystkim zdrowsze, czego Wam najbardziej życzę. Ściskam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Buziaki, pięknego dnia. Pa!